Witam Was w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes. Padła nie tak dawno prośba o to, żeby zrobić film o Łocie Tamborze, więc wychodzę z tym, żeby tutaj wrzucić postać, która no, na moim poziomie raczej jest po prostu każdy ma i tyle, ale może dla świeższych graczy pewne informacje się tutaj o nim przydadzą, więc przejdźmy do standardowej prezentacji. I tylko informacje na początku, że staram się oczywiście, żeby tutaj żadnych błędów nie było, ale te zawsze się mogą zdarzyć. W przyszłości też Capital Games może jakieś aktualizacje wrzucić i może zawsze się coś tutaj pozmieniać, jeżeli chodzi o ten filmik, ale jak będą drastyczne zmiany, no to postaram się oczywiście zrobić nowy filmik, żeby wszystkie informacje były aktualne. A po prawej widzicie z takiego filmiku dość popularnej bardzo muzyki, która została zrobiona. Link do niej wam w sumie dam w opisie, bo jest naprawdę dobra. I zresztą kto ogląda Arniego, to bardzo dobrze ją zna, bo on już w sumie przez lata ją puszczał na swoim streamie. Ale przejdźmy dalej do spisu treści, o czym będzie w tym filmie, o jego umiejętnościach, skąd można zbierać jego szardy, jakie mu dać relik, jakie mu dać mody, czy dać mu zentę i w jakim teamie z nim grać, a na samym końcu będzie gameplay z użyciem właśnie Łota Tambora. Więc zacznijmy może od jego umiejętności. W górnej części, znaczy na pierwszych stronach będzie oryginał w języku angielskim, ale ja będę przechodził od razu do tłumaczenia. Więc pierwsze, czyli binary basic u niego, to co on daje? Podczas tury Łota Tambora, jeżeli jest używany, to dispeluj debuffy na wskazanym sojuszniku, jeżeli którykolwiek z sojuszników ma debuffy. Narzuć heal over time dwa razy na wszystkich sojusznikach przez dwie tury. Jak jest poza turą, no czyli jak jest wezwany do asysty, narzuć dwa damage over time na wskazanego przeciwnika na dwie tury i usuń 15% termiteru. Tej umiejętności nie można uniknąć. No i swoją drogą w Galactic Challenge często używało się Łota Tambora do tego, żeby usuwać termiter, jak tam było na przykład usunięcie 400%, no on tutaj daje tylko 15%. Na szczęście jest Moff Gideon, którego coraz więcej osób jednak posiada, ale swoją drogą można do tego też i właśnie Łota Tambora próbować używać. Przejdźmy do jego speciala Discharge Energy i co on tutaj daje? Wskrześ losowego sojusznika Separatist lub droida Darkseid do 100% health i narzuć wszystkim sojusznikom protection over time 30% na dwie tury. Uruchom heal over time na sojusznikach i uruchom wszystkie damage over time na wrogach, więc tu chodzi w tej umiejętności głównie o to, że jak nasz sojusznik jakiś ma heal over time, no to jest uruchamiany, więc natychmiast leczony nasz sojusznik dzięki temu, jeżeli oczywiście ma poniżej 100% health. Natomiast jak przeciwnicy mają damage over time, no to uruchamia Łot Tambor na nich ten damage over time, więc może kogoś w tym tą umiejętnością pokonać, ale głównie ją się używa po to, żeby wskrzesić jakiegoś naszego sojusznika. To jest w tej umiejętności tak rzecz biorąc najważniejsze, ale jak nie mamy wśród sojuszników separatystów albo droidów, no to używamy tego przede wszystkim do tego, żeby to protection over time narzucić na naszych sojusznikach, co jest dość istotne, no żeby jak największa przeżywalność była. Przejdźmy do jego unika Overseer, pierwszego unika jaki ma. Na początku bitwy inni sojusznicy Separatist i Darkseid droidy zyskują max protection równą 30% max health Łota. Wszyscy sojusznicy Separatist i Darkseid droidy mają plus 30% critical avoidance, gdy mają heal over time. Za każdym razem, gdy sojusznik z tech używa specjalnej umiejętności, Łot jest wzywany do asysty, jeśli na początku tury nie ma innych sojuszników, Łot ucieka z bitwy. No ten unik może nie do końca być jasny przez to, że nie wiadomo co to są tech, dopiero w następnej umiejętności, w następnym jego uniku będzie co to są te techy i będzie tutaj bardziej jasne co to jest, co ten Overseer nam daje. Mamy tutaj teraz właśnie następny Mass Manufacture i co on tutaj daje? Na początku bitwy Łot otrzymuje bonusową turę i dostęp do następujących tech w formie zdolności. Kiedy Łot używa części tech, drugi sojusznik zyskuje jej efekty do momentu pokonania
lub do końca bitwy. Czas odnowienia każdej części tech jest ustawiony na maksimum i nie może zostać skrócony, jeśli wszyscy sojusznicy mają tech lub jeśli jest ona aktywna u sojusznika. Tech nie można skopiować, zdispelować ani zapobiec, a sojusznik może mieć tylko jedną część tech. No i tutaj nie zamieszczałem na tej stronie, co to są te techy, zamieściłem sobie na następnej, żeby wszystko było jakoś przejrzyście. No i właśnie Łot Tambor ma 3 techy i przejdźmy do pierwszego, który może narzucić na jednego sojuszników, nie może techów narzucić na siebie. Więc tutaj przechodząc od razu do tłumaczenia, rozdaj Chiva Medpack wybranemu sojusznikowi. I co on daje ten tech? Nazywa się Chiva Medpack. Odzyskaj 5% health i protection na początku tury postaci oraz 5% protection, jeśli ta postać jest separatist. No czyli za każdym razem jak się sojusznik ruszy i ma tego techa, on nazywa się Chiva Medpack, odzyskuje 5% health i protection na początku tury. No i jeżeli ta postać jest separatystą, to jeszcze dodatkowe 5% protection. Następny tech, który możemy rozdać, to jest Bactadoid Shield Generator. No i właśnie jak mamy cały czas tą umiejętność dostępną, no to właśnie możemy rozdać ten Bactadoid Shield Generator wybranemu sojusznikowi. No i co on daje? Na początku tury odzyskaj 30% protection i zdispeluj posiadane debuffy na sobie. Tanki zyskują taunt, gdy mają protection. Więc no dość niezłe. Co to daje? No najpierw 30% odzyskują protection tanki, a potem zyskują taunt, więc zdecydowanie ten Bactoid Shield Generator używamy przede wszystkim na tankach. To nas najbardziej będzie interesować i to jest raczej tech, który w większości przypadków będziemy dawać właśnie na start jako pierwszy i jakimś tankom, żeby po prostu miały od razu taunt od samego startu bitwy. A ostatni tech to jest Blast Tech Weapon Mod. No i co tutaj mamy? No to oczywiście rozdaj Blast Tech Weapon Mod wybranemu sojusznikowi. I co on daje? Zyskaj 15% termiteru na początku tury każdego wroga. Wrogowie pokonani przez tę postać nie mogą zostać wskrzeszeni, więc naprawdę też ma tutaj ten Blast Tech Weapon bardzo duże korzyści dla naszych atakerów. No i przede wszystkim dzięki temu techowi często, szczególnie na niskich poziomach, na początkowej fazie gry, jak są gracze i mają Łota Tambora, no to zestawiają Darth Vadera właśnie z Łotem, gdyż ten daje właśnie ten Blast Tech Weapon Mod przede wszystkim, w większości przypadków, nie zawsze, ale w większości, no i dzięki czemu Darth Vader ma bardzo dużo tur i jest w stanie pokonać inne słabe teamy. No i skąd brać jego szardy? Jak wejdziemy sobie w Journey Guide i zakładkę Guild Journey, no to mamy informację, że możemy zebrać go z Geonosis Separatist Might. Tam jest specjalna walka, w której musimy używać Geonosian. Jak tutaj mamy informację, minimum 7 gwiazdek muszą mieć i 16,5 tysiąca Galactic Power. No i to wygląda tak, że te 16,5 tysiąca to jest gdzieś tak postaci na girze 11 około, z jakimiś tam częściami. No jeżeli chodzi o tą walkę, tak dobrze pamiętam, na moim kanale na YouTube jest ona, więc można sobie zerknąć. Polecałbym zrobić na minimum na gear 12 Geonosian Brood Alpha, reszta tam na tym gearze 11 są w stanie utrzymać się, tylko wtedy warto pamiętać o tym, żeby mody przerzucić na nich, na tę właśnie walkę. No i w chwili obecnej nie ma innego miejsca, przynajmniej starałem się sprawdzić na Reddicie, czy gdzieś jakaś paczka się pojawiła, ale na Reddicie ludzie piszą, że tylko właśnie w tym Territory Battles można zdobyć, więc porada, jeżeli Łota Tambora nie posiadasz, kiedyś i tak będziesz potrzebował, żeby móc odblokować Jedi Mastera Kenobiego, więc jeżeli jesteś w jakiejś gildii już bardziej zaawansowanej, która gra Rise of the Empire, Territory Battle, no to musisz tego Łota Tambora odkryć, więc pójdź na jakiś czas do gildii słabszej, odkryj Łota Tambora i wróć wtedy do tej mocniejszej. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jeszcze jakieś paczki są do Łota Tambora. Chyba były, które się jakieś na święta pojawiły, ale no chcesz wydawać na pieniądze na Łota Tambora, jak możesz go zdobyć za darmo? Ja bym polecał właśnie za darmo zdobyć, więc dojście do jakiejś gildii, która robi Geonosis Separatist Might. Tych shardów zawsze wpada dużo, bo ta misja nie jest tak znowu trudna.
Więc warto Łota Tambora zdobyć na 7 gwiazdek za darmo. Po prostu odblokowuje się go na 5 gwiazdek, no a potem trzeba dalej szardy zbierać z Terry Battles do 7 gwiazdek. Jaki mu dać relik? Prawda jest taka, że i na bardzo niskim girze będzie on działać. Na start tury zawsze nam da jakiś tech. Jak będziesz grać przeciwko Hanowi solo, no to on zawsze zacznie pierwszy, tylko nie zawsze strzeli akurat Łata, więc akurat to jest spoko. Finalnie trzeba będzie go zrobić na Relic 7, gdyż jest on w wymaganiach do Jedi Mastera Kenobiego. Na początek polecałbym Gear 12, a potem Gear 13, oczywiście dopóki nie zacznie zabierać się za Jedi Mastera Kenobiego. Wtedy będzie najszybszy, jaki może być dzięki Gearowi. To standard, czyli na Gdzie 13 postać jest najszybsza, jeżeli chodzi o podnoszenie za gear, i wtedy łatwiej go zrobić szybkiego. Jakie mu dać mody? Ja tutaj, jak widzicie, mam set Tenacity, nawet dwa sety Tenacity i Health. Na początek chyba bym polecał Speed, żeby on był jak najszybszy, ale Tenacity bardzo się tej postaci przydaje, z tego względu, że no chcemy używać jego techów, więc jak będziemy mieli Ability Block, to nie rozdamy. No i chcemy też wskrzeszać postaci, jeżeli gramy z teamem separatystów. No więc przede wszystkim no polecałbym najbardziej się skupić na tym, żeby Łot Tambor był jak najszybszy, a potem żeby dodać mu trochę Tenacity, no i szukać potem protection na primary, jak to jest możliwe, no bo chcemy, żeby on przeżył. No i jak używa basic, no to da innym postaciom heal over time, więc je będzie leczyć, a jak ktoś padnie, no to będzie mógł tech dać komuś innemu i dzięki temu nasz team będzie przeżywalny. Tutaj, jak widzicie, nie mam speed setu, bo akurat mam bardzo szybkie mody z Tenacity i Health i takie mu dałem, dzięki temu mój ma te 334 speed, więc jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szybki, no i dzięki temu szybciej rozda pozostałe techy. Więc szukacie przede wszystkim speed, potem Tenacity, potem protection, żeby był jak najbardziej tankowny, żeby nie spadł zbyt szybko. Czy dać mu ZT? Koniecznie. Dzięki niej rozda komuś tech na start bitwy. Oczywiście Han Solo zawsze zacznie przed Łatem i tutaj macie informację, że na tierze 8 dostaje natychmiastowo turę na start bitwy. Tutaj tego dokładnie nie ma napisane, ale jakieś całości jest wpisane, że na start bitwy dostaje bonusową turę i dzięki temu od razu jakiś tech może rozdać. W jakim teamie z nim grać? Więc tych teamów jest naprawdę wiele, ponieważ Łot Tambor jest taką fajną postacią, że można go prawie wszędzie dać. Na przykład no, niekoniecznie warto go dawać na przykład do takiej inkwizycji, czy innymi teamami, które muszą być w pełnym składzie konkretne, jak na przykład chyba Leia Organa, ale wszystkie inne, prawie wszędzie go da się wrzucić, więc dlatego jest jednym z najlepszych supportów w grze. Więc można dać go do Jedi Mastera Luke'a, no chociaż ten team akurat, który tutaj jest, nie jest najlepszy, ale dzięki temu, że jest Łot Tambor, no to cały czas protection sobie odzyskuje Jedi Master Luke i dzięki temu jest bardzo, ale to bardzo ciężko go pokonać. Też z innego filmu o Jedi Masterze Luke'u zapewne pamiętacie, taki team, gdzie dawało się Łota Tambora pod Bastilą Shan i Jedi Masterem Luke'iem i ten team też bardzo ciężko pokonać, czyli tam Lead Bastila Shan, Jedi Master Luke i Łot Tambor w 3v3 szczególnie taki team się dawało. Oprócz tego wiele razy zapewne widzieliście w mojej Grand Arenie, że używałem Łota Tambora z Supreme Liderem Kylo Renem, dzięki temu jest łatwiej pokonać, czy to na przykład Leia Organę, czy to przede wszystkim Lorda Vadera, dopóki się nie ma Bo-Katan. No, Jedi Mastera Luke'a też jest łatwiej pokonać, bo tak to z Supreme Leaderem jest dość ciężko pokonać, więc wielokrotnie można używać z Supreme Leaderem. Natomiast niżej mamy to, o czym mówiłem wcześniej, czyli Darth Vader. Dzięki Łotowi Tamborowi łatwiej jest pokonać tych Geonosian. No, polecam właśnie dać z Thrawnem, bo jak widzicie, tutaj jest 100% na to
żeby właśnie pokonać tych geonozjan, bo na niskich poziomach ci geonozjanie są zrobieni przez ludzi przede wszystkim z dwóch prostych powodów. Wszyscy chcą zbierać błoto tambora, więc po to robią geonozjan. Drugi powód, dość dobra zeta na początek dla Pogol the Lesser. Ja bym jej oczywiście, ja bym jej osobiście jej nie dawał, ale skoro z gildie wychodzą z tego założenia, że już mają tych geonozjan, bo zbierają łota tambora, no to dają też zetę pod Territory War, więc przez to widzimy na niskich, znaczy u początkujących graczy geonozjan właśnie w obronie, a dość łatwo jest pokonać ich właśnie Darth Vaderem z łot tamborem. Fajnie to schodzi. Wiem, że większość gra jednak Kylo Renem, ci, którzy idą na start bardzo szybko po Supreme Lidera Kylo Rena i mają Kylo Rena na Relic 7 i sobie tam walczą z Ewokami, z geonozjanami chyba też, ale Darth Vader z Złotym Tamborem i przede wszystkim Fraunem to są dobre pozycje, znaczy dobre postacie, żeby pokonać tych geonozjan. A co oprócz tego? Jeszcze można używać z droidami separatystów, jak tutaj widzicie. Jak macie słabego, szczególnie Grievousa, no to można tego Łota Tambora tam wrzucić. No i grać sobie przeciwko tym Ewokom, no i znowu przeciwko geonozjanom, to porada dla graczy właśnie początkujących. A dla zaawansowanych to przede wszystkim z Sith Eternal Emperorem. Bardzo wiele składów dzięki temu jesteśmy w stanie położyć we dwójkę z Sith Eternalem, a jak jest jakiś trudniejszy skład, no to możemy dorzucić jeszcze innych Sithów, a Sith Eternal Emperor będzie nam do użytku z właśnie Złotym Tamborem, dzięki temu więcej składów jest w stanie pokonać, więc no szczególnie osoby, które idą bardzo szybko po Sith Eternala Emperora, no to Łota Tambora potrzebują jak powietrza, można aż tak powiedzieć, więc no Łot Tambor na każdym poziomie gry jest jak najbardziej użyteczny i go polecam. Przejdźmy teraz do rozgrywki, zagrajmy tym Łotem Tamborem jakąś jedną walkę. Ja tutaj już wyciszę muzykę, włączę dźwięk z gry. No i to co mówiłem, czyli Łot Tambor zaczyna na start. No i chciałbym tutaj dać przede wszystkim ten Bactoid Shield Generator na Jedi Masterze Luko, żeby miał taunt, no i odzyskiwał sobie protection. No i zobaczymy, czy uda nam się pokonać tych rebeliantów w tym oto teamie. No i spróbujmy sobie pograć, tam trochę ruszyć do przodu. I wrócimy z powrotem do Łota Tambora, no to wrzucimy następny tech na kolejną postać. No i jest znowu, no to tym razem bym dał ten Blast Tech Weapon Mod po to, żeby jakiś z moich sojuszników dostawał ten Termiter. Dam akurat może Grandmasterze Jodzie, żeby on ruszał się dość często, bo on rozdaje buffy naszym sojusznikom. Pokonana jedna postać, spróbujmy polecieć po lidera. No, moi przeciwnicy akurat byli w stanie, więc wiele tego termiteru nie zyskał Grandmaster Yoda, ale zaraz zobaczycie, że znowu Grandmaster Yoda ruszył się, no i mogę rozdać buffy moim sojusznikom. I teraz został tylko ten medpack, Chibab medpack, no tego dałbym może JKR-owi, gdyż on jest w sumie taką najsłabszą postacią. No i jedziemy znowu do przodu, ale z racji tego, że Grandmaster Yoda szybko się rusza, akurat dostaje tutaj overheat, jak dostanie 10, no to zostanie pokonany akurat w tej walce, więc muszę z niego zdejmować, bo rusza się zdecydowanie za często. Akurat w tej walce to nie do końca jest spoko, no ale damy sobie chyba radę jakoś, co? Znowu Grandmaster Yoda się ruszył. I próbujmy pokonać tego Saw Gerrera w jakiś sposób. No i widzicie, że mój Jedi Master Luke ma bardzo dużo protection. O, teraz mógłbym striggerować tym drugim skillem Discharge Energy Health, jeżeli heal over time by ktoś miał. No ma Grandmaster Yoda, ale ma full health, więc trochę bez sensu. Powiedzmy, że użyję to, żeby dodać naszym postaciom protection over time, żeby pozyskiwali protection. Grandmaster Yoda się ruszył, no trzeba mu ten overheat zdejmować. Jedi Master Luke ma ulta, trzeba z niego zdjąć ten overheat, czy on ma go? Ma,
to czemu jakoś nie zadziała? A, nie ten skill sobie kliknąłem, no cóż. Dobra, następne postaci pokonane. Jak widzicie, w tej chwili Jedi Master Luke ma full HP, full health i full protection, no więc jakbym walczył sobie w Grand Arenie Championships, no to odzyskałbym dzięki temu dość sporą ilość banerów. Więc to jest też całkiem spoko. Atakujmy tego Bixa. Muszę trochę tego overheat akurat pozdejmować, żeby mi tu postaci nie popadały. Mogę tylko basic na łocie użyć, no to używam. No i kończmy walkę. Wygrana i można zauważyć, że wszyscy mieli full HP, full protection, więc Watt Tambor naprawdę tutaj dość mocno pomógł. Spróbujmy zagrać sobie z Eternalem, żeby tak jeszcze jedną walkę jakąś tutaj zrobić. Zobaczmy, czy we dwójkę dadzą radę sobie. Podejrzewam, że chyba tak. Więc dajmy ten Baktoid Shield Generator. W 99% przypadków jest 1%, gdzie się daje akurat ten Eternalowi, ale w większości dajemy właśnie ten. No i dzięki temu nasz Eternal będzie bardzo, bardzo długo w stanie wytrzymać walkę. No i teraz generalnie czekam, aż mu się załaduje ultimate. Jak to się wydarzy, no to wtedy pokonać przeciwników. Mam teraz blind na jednym i na drugim. Zdejmijmy z Eternala. No i teraz ma też ten healing over time, więc jakby doszło do jego health, no to bym go mógł dzięki temu podleczyć. No Watt Tambor zapewnie zaraz spadnie, ale zazwyczaj tak to wygląda, że rozda jakiś tech, jeżeli gra się pod Eternalem, a sam w sobie potem po prostu pada. Próbuję go przytrzymać jeszcze trochę przy życiu, żeby potem Eternala mnie atakowali, no ale Burning poszedł, no i tyle. Ła, teraz bardzo duże obrażenia, no niestety nie przeżył, bo tutaj są bardzo mocno zbuffowani ci rebele, więc niewiele akurat byłem w stanie zrobić. No, jakbym dorzucił więcej sitów, to pewnie by tutaj poszło. Zagrajmy może separatystami, zobaczymy, czy uda się coś tu zrobić. Bardziej to generalnie nie do tego, żeby wygrać te walki, tylko po prostu pokazać, jak sam Watt Tambor tutaj oczywiście działa. No ale spróbujmy, może uda się w ten sposób tutaj coś zagrać. No i tutaj bym zaczął od tego, żeby tank od razu miał taunt. Potem bym dał ten raczej Chivap Medpack Grievousowi, żeby health mu się odzyskiwało. Jak dobrze wiemy, Grievous ma bardzo dużo health. Niestety mój droid spadł, więc chyba w tej walce się nie uda. Za bardzo zbufowani w tej walce są chyba ci rebele. Kolejny spadł, chyba nic z tego nie będzie akurat tej walki. Próbujmy podleczyć Watta Tambora bo jedynką. Grievous spadł na strzał. No to nie, trochę za bardzo zbufowani są akurat ci rebele. Zagrajmy może tutaj w tej walce i będzie można pokazać troszkę lepiej tego Watt Tambora. Znowu dajmy taunt tankowi, dajmy Grievousowi leczenie, no i czekam na kolejną jakąś turę Watta Tambora. No tutaj już zdecydowanie inaczej to wygląda. Dispel od B2. Wszyscy mają buff immunity, to akurat mocno pomaga. No i został ostatni, trzeci tech, ten będę dał B1, bo bym chciał, żeby się właśnie jak najczęściej B1 ruszała. Z tego względu, że wiadomo, przy każdej turze generała Grievousa B1 spadają, więc jak będzie się szybciej ruszać, to więcej sobie staków zrobi i mniejsza szansa, że padnie. No niestety padł mój Watt Tambor, więc nie wskrzeszę tanka, ale zobaczymy, może się uda pozostałych pokonać, bo się chyba im dłużej ta walka trwa, tym mocniejsi chyba ci rebele tutaj coś są. No, udało się Wedge'a pokonać. Zobaczmy, czy się uda Saw Gerrera. No został Grievous sam niestety. Chyba niestety nie da rady. Saw Gerrera full HP, full protection ma.
Szkoda, że nie udało mi się do kolejnej tury Łota Tambora dać, żeby pokazać wam, że wskrzeszenie udałoby się zrobić na tym tanku. No nie, za dużo tur mają, za dużo tur i tyle. Ale myślę, że najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o tego Łota Tambora, tutaj wam pokazałem. Więc będzie wiadomo, jak on działa. Ciągle od iluś już lat, chyba od 4, odkąd wyszedł, jeden z najlepszych supportów w grze, więc na pewno nie można go zbagatelizować i zrobić każdy. Każdy powinien, bo do dzisiaj, mimo że sam posiadam 12 milionów 700 Galactic Power, używam go przy każdej prawie Grand Arenie, więc na pewno zrobić go będzie warto. Tyle teraz, mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak zwykle można zadawać w komentarzach. W opisie do tego filmu znajdziecie też link do serwera Discord, gdzie można porozmawiać z innymi ludźmi grającymi też w Star Wars Galaxy of Heroes. I to tyle teraz, a w... Jak klikniecie w mój kanał i zakładkę playlisty, tam znajdziecie serię właśnie, jak ta postać statek działa, i możecie zobaczyć inne postacie, które zrobiłem właśnie omawiając w tej serii. Tyle teraz, no i do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.